Cześć wszystkim, w tym materiale zobaczymy sobie, jakimi czołgami dysponuje nasz sąsiad. Zresztą to jest dosyć strategiczny moment na taki materiał. Na wstępie jedna rzecz, niestety nie dowiemy się dokładnie o stanie uzbrojenia Białorusi z białoruskich stron rządowych, bo te strony albo nie istnieją, albo nic tam nie ma, więc proszę traktować te przedstawione dane bardziej poglądowo, bo niezbyt ufam Wikipedii, której danych w tym wypadku niestety nic nie potwierdza w 100%. No ale okej, do rzeczy. Ogólnikowo mówiąc, Białoruś posiada łączną liczbę około 600 czołgów na wyposażeniu 4 brygad zmechanizowanych, około 1500 pojazdów opancerzonych i około 480 dział samobieżnych. Zacznijmy od czołgów. Do dyspozycji mają radzieckie czołgi podstawowe z rodziny T-72 w liczbie 532 maszyn. I głównie są to czołgi w wariancie T-72B. Białoruś dzięki pomocy swojego sąsiada i chyba jedynego państwa, w którym może szukać silnego sojusznika, weszła w posiadanie 24 czołgów T-72B3 i o nich powiem parę słów zaraz, bo są dosyć ciekawe. Na trzeciej pozycji możemy doszukać się też około 70 maszyn T-80. Według mnie czołgi T-72 wcale nie są takie bezużyteczne, mają swój pewien potencjał i nie tylko Białoruś ma je na wyposażeniu, ponieważ chociażby Polska dysponuje sporą liczbą tych maszyn. Natomiast jest szeroka przepaść pomiędzy standardowymi wersjami a zmodernizowanymi, rozciągająca się zarówno na systemie kierowania ogniem, systemach komunikacji, używanej amunicji, a także pancerza. Na ten moment T-72, szczególnie te zmodernizowane do wariantu T-72B3, są naprawdę ok i faktycznie sporo w nich poprawiono względem wcześniejszych, ale wciąż mogłyby się okazać mniej skuteczne przeciwko innym współczesnym czołgom. Podstawowym, jak na przykład niemiecki Leopard 2 albo nowe czołgi z rodziny M1, a już na pewno poziomem technologicznym nie mogłyby się z nimi równać. Nie mówię oczywiście, że T-72B3 nie dałyby sobie z nimi w ogóle rady, bo skuteczność czołgu zależy też oczywiście od amunicji, jaką wykorzystują oraz załogi, ale to dalej są czołgi z rodziny T-72. Wciąż mamy karuzelę z automatem ładowania, która jest mniej bezpieczna niż izolowany magazyn amunicji, jak na przykład w czołgach Abrams. Różnica pomiędzy tymi standardowymi T-72, białoruskimi T-72B to przede wszystkim nowy system kierowania ogniem, 1A41, nowa stabilizowana armata 2A46M. Pamiętajmy też, że te czołgi mogą strzelać przeciwpancernymi pociskami kierowanymi 9M119. Dodatkowo trochę lepszy pancerz kadłuba, bo jest to już pancerz warstwowy, a nie jednorodny. I szacuje się jego ekwiwalent, innymi słowy, grubość skuteczną na około 640 mm. Jednak warto wspomnieć, że na czołgach tego typu raczej zaleca się instalowanie modułów pancerza reaktywnego, co oczywiście z reguły się robi. W przypadku T-72B jest to integralny pancerz era drugiej generacji, Kontakt 5. Co do wieży takiego czołgu, jest to oczywiście odlew, typowe dla tego typu czołgów, ale zastosowano w tym odlewie komory na dodatkowe pakiety pancerza Nera. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest pancerz Nera, to jest taki niewybuchowy pancerz reaktywny. Pakietem pancerza Nera mogą być na przykład dwie lub więcej pancernych płyt, przydzielonych na przykład gumą. Zamysł jest bardzo prosty, chodzi o to, żeby rozproszyć energię pocisku. Od przodu więc taka wieża może osiągnąć skuteczną grubość pancerza na poziomie ponad 600 mm, ale wartość ta może ulec zmianie w zależności od zastosowanego opancerzenia dodatkowego. Czy jest to dużo? Amerykańskie Abramsy mogą pochwalić się penetracją rzędu 1000 mm, ekwiwalentu jednorodnej stali z odległości 2 km, przy użyciu amunicji M829A4. To są te nowoczesne pociski APF-SDS. Ale idąc w inną stronę, porównajmy sobie 600 mm ekwiwalentu pancerza T-72, też zależy, czy zainstalujemy, jaki zainstalujemy pancerz dodatkowy, z niemalże 1000 mm w czołgach M1A2 albo 800 i więcej w Leopardach 2. T-72B posiada układ stabilizacji 2E42-2 oraz elektrohydrauliczny układ napędowy wieży. Skoro już przy napędzie jesteśmy, czołg jest napędzany nowym silnikiem W84-1 o mocy 840 koni mechanicznych. Zastosowano prosty, ale dosyć dobry przyrząd obserwacyjno-celownicze 1A41 i ten ogół zmian spowodował, że czołg T-72B wyprzedzał swoje eksportowe wersje, jak na przykład T-72M1. Bardzo istotne pytanie, jak to się ma do polskich czołgów? Wiele powiedzieć nie mogę, ale znalazłem informacje o penetracji amunicji APF-SDS, której używają polskie Leopardy i to są wartości rzędu powyżej 600 mm ekwiwalentu jednorodnej stali. Mowa oczywiście o amunicji APF-SDS. Jeżeli jest jakiś inny typ amunicji o wyższym wskaźniku penetracji, to proszę mnie poprawić, bo nie miałem zbyt dużo czasu, żeby grzebać w dokumentacji. Skupmy się na chwilę na czołgach T-72B3, bo to jest bardzo ciekawy temat, zważywszy na potężny zakres
zmian. Bardzo istotną zmianą w tym czołgu jest zastosowanie nowoczesnego systemu kierowania ogniem z czołgu T-90. System ten dysponuje cyfrowym przelicznikiem komputera balistycznego, wyposażonym w szereg czujników, takich jak pomiar prędkości kierunku wiatru, temperatura, ciśnienie powietrza, temperatury ładunków miotających oraz pomiar pochylenia. Zastosowano celownik Sosna U z możliwością podglądu termowizyjnego, nowe urządzenia komunikacyjne, bo w tym przypadku jest to już R168-25U-2. Zmianie uległo dodatkowe opancerzenie, ponieważ pancerz reaktywny Kontakt 5 zastąpiono pancerzem reaktywnym Relikt. Pierwsza partia tych maszyn została odebrana w 2017 roku, a druga rok później. Trzecia zaś trafiła do Białorusi w 2019. Mówi się, że ilość czołgów T-72B3 na Białorusi wystarczyłaby do powstania pełnego batalionu tych maszyn. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kto Białorusi te czołgi modernizuje, to oczywiście jest to rosyjski Uralwagonzawod. W zasadzie nie wiem, czy ktokolwiek oprócz Rosji chciałby modernizować Białorusi cokolwiek, szczególnie teraz. Wybaczcie moje nastawienie w stosunku do tego kraju, absolutnie nic nie mam do obywateli Białorusi, ale władza z pacjentem na EU i działa jakie są za ich przyzwoleniem, a często poleceniem wykonywane, są bardzo łagodnie mówiąc nieakceptowalne. Ale wracając do T-72B3, czy może się czysto hipotetycznie równać z polskimi czołgami, bo takie pytanie niejednokrotnie gdzieś się w komentarzach pojawiło. Po pierwsze, tych nowoczesnych T-72B3 jest stosunkowo mało na Białorusi. Po drugie, słowo równać obrazuje dosyć szerokie spektrum, na które składa się wiele czynników, jak na przykład wyszkolenie załogi, warunki itd., itd. A sami wiemy, że starcie pancerne zakładające walkę wyłącznie czołg versus czołg byłoby raczej ciężkie do powstania przez różnorodność pola walk. Zależy też, z czym byśmy mieli je porównać. Ogólnie to jest trudne pytanie i podejrzewam, że nie udzieliłbym na niesatysfakcjonującej odpowiedzi, więc tradycyjnie zachęcam do dyskusji na ten temat w komentarzach. Wiadomo jeszcze, że Białoruś dysponuje czołgami T-80, natomiast pozwólcie, że opowiem o nich w następnym odcinku, bo dzisiaj jestem wykończony po robocie, a chciałem wrzucić taki filmik, bo obiecałem, a dawno nie było niczego nowego na kanale. Podsumowując, sama Białoruś raczej nie miałaby szans z polskimi czołgami, ale wiadomo, że Łukaszenka lubi się z Putinem, więc raczej należy brać ich siły w pewnym stopniu spójnie. Przytoczę fragment wypowiedzi Łukaszenki o polskich czołgach przy granicy z Białorusią. My to wszystko widzimy i oczywiście będziemy zdecydowanie reagować. Jeszcze trochę poczekamy, uprzedzimy ich, a potem mamy co przemieścić bliżej granicy i u nas, i tym bardziej u Rosji. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, żeby pić dużo wody, trzymajcie się i na razie.